Szanowni Państwo, i pan Adam Chmielecki, politolog, dziennikarz, publicysta, chociaż tak jak mówię, tyle publikacji, książek, ważnych biografii, autor i współautor, autor biografii marszałka Macieja Płażyńskiego, współautor książki o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, to także konserwatywny głos w wielu gdańskich, trójmiejskich, pomorskich mediach. Z wielką przyjemnością zawsze słuchamy Adama Chmieleckiego, komentującego wydarzenia polityczne, wydarzenia społeczne i historyczne. Drodzy Państwo, to także dziennikarz magazynu Solidarność oraz szef wydawnictwa Patria Media, które polecam Państwa uwadze. Już niebawem książki tego wydawnictwa zobaczymy także w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witam serdecznie pana Adama Chmieleckiego. Pozwólcie, drodzy Państwo, że usiądziemy. Mamy dwóch rozmówców, więc ja będę starał się raz w stronę jednego, raz w stronę drugiego z naszych rozmówców się prezentować. Więc pierwsze pytanie mam do pana profesora. Tak naprawdę, zanim przejdziemy do odkrywania kolejnych kart najnowszego albumu, który widzicie Państwo na tym stoliku, wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej, albumu oczywiście poświęconego świętej pamięci Annie Walentynowicz, ja bym chciał uzmysłowić nam wszystkim, z jaką postacią dzisiaj możemy obcować. I chciałbym posłużyć się tutaj cytatem, drodzy Państwo, który niejako ustawi tą dyskusję, czy ją rozpocznie. Jest to cytat z Krzysztofa Wyszkowskiego, który w 2009 roku z okazji 80. rocznicy urodzin wręczył Annie Walentynowicz jej wielkoformatowe zdjęcie z 1980 roku. I tak powiedział. To wielkie zdjęcie Anny znalazłem wiosną bieżącego roku na kupie śmieci usuniętych z wystawy o Solidarności w historycznej sali BHP. Los tego zdjęcia może być symbolem metod stosowanych niegdyś przez władze PRL, a obecnie, to był rok 2009, przez władze III Rzeczpospolitej, w stosunku do kobiety, której dzieło dzisiaj czcimy. Proszę cię, Anno, o przyjęcie tego prezentu ze śmietnika historii, na którym niektórzy chcieliby cię umieścić. Nie udało się, panie profesorze, umieścić Anny Walentynowicz na śmietniku historii. Zajmuje bardzo ważne miejsce w polskiej świadomości. Dzięki panu, dzięki innym historykom. Dobry wieczór państwu. Chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Jestem drugi raz w muzeum, a pierwszy raz na spotkaniu otwartym, publicznym. No właśnie, i tak jak pan dyrektor zacytował te słowa Krzysztofa Wyszkowskiego, to pomyślałem sobie, że kiedy je wygłaszał, to był 15 sierpnia 2009 roku, podczas uroczystych obchodów urodzin Anny Walentynowicz, które dla pani Ani wyprawił prezydent Lech Kaczyński u siebie w Pałacu Prezydenckim, że pewnie wtedy nikt, włącznie z Anną Walentynowicz, nie pomyślałby, że w przeciągu tych kilku lat będziemy trochę w innym miejscu, w innym punkcie, jeśli chodzi o dyskusję na temat Anny Walentynowicz, że powstanie biografia Anny Walentynowicz, że Instytut Pamięci Narodowej wyda album poświęcony Annie Walentynowicz, że wreszcie w instytucjach państwowych, publicznych będziemy mówili o pani Ani i że będą pomniki, i że będą tablice i że ta pamięć o pani Ani będzie coraz bardziej przebijała się do świadomości Polaków w kraju i nie tylko, bo pani Ania Walentynowicz jest osobą, jest postacią ukochaną przez no, różne kręgi polonijne, emigracyjne. Więc w tym sensie no, robiliśmy wszystko, nie chcę powiedzieć, że tylko ja oczywiście, żeby o tą pamięć zadbać, ale też chciałbym powiedzieć, że o tą pamięć trzeba cały czas dbać. Jest taki jeden człowiek, który mieszka w tym mieście, który nieustannie po prostu w jakimś sensie dybie na pamięć Anny Walentynowicz i co jakiś czas ją po prostu obraża w jakichś strasznych słowach na swoim Facebooku. To mniej więcej raz na tydzień, raz na dwa takie coś możemy czytać. Więc to pokazuje, że trzeba pilnować po prostu tej prawdy o Annie Walentynowicz i
pewnie taki już jest mój los, że ja będę to zawsze robił. Czuję się jakoś w obowiązku pilnować tej prawdy o Annie Walentynowicz, nie w pojedynkę oczywiście. Wydaje mi się, że słowa, które major Józef Burak wypowiedział do Anny Walentynowicz w 1985 roku, że pani nie będzie nigdy w encyklopedii, że one się jakby na naszych oczach nie spełniły. Ale jak mówię, trzeba po prostu pilnować tej sprawy, żeby nigdy nikt nie pomyślał tak jak major Burak i nie próbował wygumkować Anny Walentynowicz z naszej pamięci. Pamiętajcie państwo, że już po 2010 roku pojawiały się okładki tygodników, w których no, pojawiała się postać pani Krzywonos, tytułowanej Henią Solidarność, jakby w nawiązaniu do tytułu mojej książki. Więc taka próba została podjęta, podmiany w jakimś sensie właśnie pod Annę Walentynowicz, no, fałszywej, nie ujmując oczywiście żadnych zasług pani Henryce, bo pewnie takie też były, sam o kilku pamiętam, nie ujmując tych zasług, ale jednak to nie jest postać, która mogłaby w jakikolwiek sposób konkurować z Anną Walentynowicz. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jeszcze zanim zadam pytanie Adamowi Chmieleckiemu, to chciałem przywitać syna pani Anny Walentynowicz, pana Janusza Walentynowicza, który jest dzisiaj z nami. Więc mam takie pytanie. Wiem, że Sławomir Cęckiewicz po raz pierwszy usłyszał o pani Annie Walentynowicz w latach 80. w atmosferze współpracy z Federacją Młodzieży Walczącej i przebywania też w środowisku kibiców gdańskiej Lechii. Takie wspomnienie znalazłem w jednej z książek. A chciałbym spytać, jak młodszy od Sławomira Cęckiewicza Adam Chmielecki po raz pierwszy zapoznał się z tą postacią, a coś, co bardziej mnie jeszcze interesuje, jak tamta Anna Walentynowicz, o której usłyszał Adam Chmielecki, różni się od tej już świętej pamięci Anny Walentynowicz, którą opisujecie wspólnie w tym albumie. Jeszcze jedno pytanie. Wydawać by się mogło, że po książce pani Anny Baszanowskiej, po biografii kontekstowej Anna Solidarność, o której przed momentem rozmawialiśmy, już wszystko zostało opisane i napisane. Ja rozumiem wydanie tego albumu i wielką potrzebę wydania tego albumu jako próbę upowszechniania wizerunku i historii tej dzielnej, wspaniałej kobiety. Dzień dobry państwu. Ja najpierw może wrócę jeszcze do osoby Krzysztofa Wyszkowskiego, bo on rzeczywiście jest autorem tego pięknego i bardzo trafnego sformułowania Anna Solidarność, ale też jest twórcą innego określenia w odniesieniu do pani Ani. Powiedział on mianowicie, że była natchnieniem Powstania Gdańskiego. Powstanie Gdańskie to jest właśnie określenie, które oczywiście dotyczyło strajku w sierpniu 1980 roku. I oczywiście Krzysztof Wyszkowski miał na myśli to, co pani Ania wspólnie z Aliną Pińkowską i Ewą Osowską zrobiła 16 sierpnia, tak, kiedy naprawdę uratowała ten strajk, który no, Lech Wałęsa wspólnie z innymi członkami Komitetu Strajkowego już właściwie zakończył, ten, który wybuchł 14 sierpnia. Po spełnieniu tych pierwszych postulatów dopiero właśnie kobiety musiały w tym świecie męskim odegrać swoją rolę i musiały przekonać ich, że trzeba strajkować dalej właśnie w imię Solidarności z innymi zakładami. I właściwie już za ten czyn, za ten jeden dzień Annie Solidarność należy się miejsce w historii Polski i ten tytuł Annie Solidarność oczywiście ona później jakby potwierdzała to kolejnymi działaniami. Przechodzę tutaj do pytań pana dyrektora. Może trochę rozczaruję, bo poznałem panią Anię no, chyba dokładnie 10 lat temu, kiedy pracowałem w Gdańskim Instytucie Pamięci Narodowej. Spotykaliśmy się po prostu na wydarzeniach organizowanych przez IPN. Jakby spełniałem taką rolę czasami trochę techniczną, czyli odwoziłem czy odbierałem panią Anię z jej mieszkania w Gdańsku Wrzeszczu i przywoziłem na spotkania Instytutu. Miałem okazję wymienić trochę zdań, tak prawda, zaszczyt powiem, aby się mogła podeprzeć na moim ramieniu. I oczywiście znałem ją wcześniej z kart historii, tak, z różnych publikacji. No oczywiście była osobą, jak wiemy, no, bardzo drobną, tak, już wtedy też z coraz mniejszą ilością sił, ale jednocześnie była od niej taka siła i taka szlachetność. To się od razu widziało w pierwszym kontakcie z nią. No i muszę powiedzieć, że po 10 latach obcowania z dokumentami, ze zdjęciami, z relacjami na temat pani Ani, moje zdanie się nie zmieniło, tylko to pierwsze wrażenie jakby no, zostało ugruntowane.
Drugie pytanie dotyczyło celowości, tak jak rozumiem. Której oczywiście nie kwestionuję, tylko chciałbym, żeby ona została podkreślona. No, oczywiście po takiej monumentalnej, że tak powiem, biografii, którą napisał Sławomir Cynckiewicz kilka lat temu, no to już trudno coś nowego dodać, chociaż cały czas nowe fakty się pojawiają, ale wiemy, że wiedzę naukową trzeba cały czas popularyzować. Tak? No, książki naukowe nie docierają do wszystkich odbiorców, czasami nie mają takiej siły przybicia, jak mają czy to wystawy, czy inne dzieła popularne, i właśnie popularyzacja dziedzictwa i postaci pani Ani była celem prac nad tym albumem. Bo też musimy pamiętać o tym przysłowie, że czasami jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. I czasami rzeczywiście, może nie będę Państwu wskazywał konkretnych zdjęć czy konkretnych dokumentów, tylko zachęcę do lektury, ale jest tam kilka zdjęć, które rzeczywiście bardzo mocno przemawiają do czytelnika i jakby pokazują symbolicznie, jedno zdjęcie potrafi pokazać całą rolę, którą odegrała w historii Polski. Na mnie osobiście, może to akurat nie jest najważniejsze, ale na mnie osobiście na przykład duże wrażenie zrobiły rzeczy osobiste, które pozostały po pani Ani po katastrofie w Smoleńsku, które właśnie rodzina pani udostępniła i ich reprodukcja znajduje się w albumie. Także takie zdjęcia pani Ani, prawda, drobnej kobiety, która stoi na takim industrialnym, przemysłowym terenie stoczniowym z megafonem w ręku, prawda, i krzyczy, i ci wszyscy silni mężczyźni, stoczniowcy, portowcy słuchają się właśnie tej drobnej, małej kobiety. To pokazuje taką jej siłę wewnętrzną i siłę charakteru. Dziękuję bardzo. Wróćmy, drodzy Państwo, do początku właśnie tej historii. 15 sierpnia 1929 roku, dzień szczególny dla Polaków, bo to święto religijne, święto niebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, ale też święto państwowe, wspomnienie zwycięstwa nad bolszewikami w roku 1920. To dzień, w którym Anna Lubczyk przychodzi na świat w Równym bądź w okolicach Równego. Tak naprawdę bardzo długa droga, panie profesorze, z Wołynia do Gdańska. Tak, no to jest w jakimś sensie piękne z tej perspektywy gdańskiej szczególnie, no bo no gdyby nie ta tragedia II wojny światowej, no to oczywiście nie jest nic pięknego, bo większej katastrofy w dziejach Polski i świata chyba nie było, jak właśnie II wojna światowa, ale gdyby nie ta katastrofa, to Anny Walentynowicz nigdy w Gdańsku by nie było, a też Gdańsk nie byłby w stanie budować swojej polskiej tożsamości, gdyby nie takie postaci jak Anna Walentynowicz, gdyby nie Grudzień 70, gdyby nie Solidarność, Sierpień 80, Solidarność i tak dalej, i tak dalej. I teraz Anna Walentynowicz w tej całej historii tożsamości polskiej Trójmiasta, Gdańska, no na tą scenę, można powiedzieć, wchodzi w 70 roku, ale na jest coraz bardziej znana po roku 78, kiedy no, zapukała do drzwi Kazimierza Szołocha w gdańskiej Oliwie i postanowiła przystąpić do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. No, w jakimś sensie w tej historii, która tak na marginesie, jeśli chodzi o samą postać Anny Lubczyk, Anny Walentynowicz, nie miała prawa się tak naprawdę wydarzyć, bo to jest w jakimś sensie fenomen, że ktoś tak dotknięty historią, tragicznie dotknięty historią, ktoś, komu zabrano dzieciństwo, Anna Walentynowicz w zasadzie była w jakimś sensie analfabetką, że ktoś taki staje się tak ważną postacią, tak niesamowitą w ogóle dla historii tego miejsca, w którym jesteśmy, Gdańska, ale dla historii Polski, znana jest również na całym świecie, ale właśnie to jest historia, no, w dużej mierze losów polskich, które gdzieś zaczynają się właśnie blisko granicy polsko-sowieckiej, w okolicach Równego, i losy po prostu prowadzą tą postać tutaj do Gdańska, już nie wchodząc jakby w te wszystkie kontrowersje, które się na przestrzeni ostatnich lat pojawiają co do początków Anny Walentynowicz, jej rodziny, jej tego najbliższego rodzinnego ogniska. Jak to było, ja do końca już sam nie wiem, chociaż oczywiście tych wszystkich rewelacji nowych nie kwestionuję, ale wydaje mi się, że jednak, znaczy nawet jestem
pewien, nie tylko mi się wydaje, że to, co tą postać konstytuuje, co sprawia, że Anna Walentynowicz jest kimś właśnie godnym tej dyskusji, książek, albumów, to jest jej no, działalność na rzecz Polski, jej antykomunizm, jej twardość, jej niezłomność, jej ujmowanie się za ludźmi wykluczonymi, pokazywanie, że ona jest, walczy nie dla siebie, że ona jest rzeczniczką właśnie ludzi wykluczonych, że jej taką immanentną postawą jest solidaryzm społeczny, solidaryzm z innymi ludźmi. I w tym wszystkim jest jej katolicyzm, jest jej polskość, jest jej oddanie dla najbardziej, że tak powiem, świętych spraw i najświętszych sztandarów polskich. I ona w tym sensie zawsze pozostanie po prostu no, punktem odniesienia, nie tylko symbolem, ale punktem odniesienia dla tych, którzy może wątpią, może chcą zejść z tej drogi walki o jakąś lepszą Polskę, o Polskę wolną, niepodległą. I zawsze kiedy, sam mogę o sobie powiedzieć, kiedy mam te chwile zwątpienia jako człowiek, no myślę sobie po prostu o postaci Anny Walentynowicz i wiem, powtarzam sobie, no musisz być taki twardy i iść po prostu prosto, wyprostowany, tak jak ona. W albumie znalazłem takie proste, ale piękne zdanie, które mówi, że Anna Walentynowicz wybrała świadomie polskość i katolicyzm. To chyba ono najlepiej odpowiada na te wszystkie zawirowania i tą długą drogę właśnie. Tak, to zdanie Adama Chmieleckiego, ja się całkowicie z tym zdaniem zgadzam, podpisuję pod nim. No to jest tożsamość Anny Walentynowicz, czyli polskość i katolicyzm. I te dwa elementy składowe tej tożsamości Anny Walentynowicz, one są po prostu nieustannie obecne w jej życiu. Jeśli nawet początkowo mogłaby jakby nie o wszystkim pamiętać, to w jakimś sensie się też na przykład ten katolicyzm jakoś upominał o nią. No była sytuacja, pamiętam, związana ze ślubem z Kazimierzem Walentynowiczem, no i nie było żadnego świadectwa chrztu pani Ani Walentynowicz i trzeba było przeprowadzić chrzest sub conditione, czyli jakby w zastępstwie dla pewności, że wszystko jest w porządku. Tego typu ceremonia, uroczystość miała miejsce, więc albo ta rozmowa dramatyczna musiała być to rozmowa z księdzem, w sytuacji, w której no, obecny z nami syn Anny Walentynowicz, Janusz, już, że tak powiem, wyrywał się do życia, do świata, a szereg osób namawiało Annę Walentynowicz do tego, żeby skorzystała z tej fantastycznej, w cudzysłowie, okazji, którą dawała Polska Ludowa i dokonała aborcji i ona no ostatecznie decyduje się na pójście do księdza, na rozmowę i ten ksiądz po prostu tłumaczy jej ostatecznie, że zawsze wyborem jedynym jest wybór życia. Więc zawsze ten kościół katolicki, księża, dobrzy ludzie, wiara, osobisty związek z Panem Jezusem, że to wszystko po prostu w historii Anny Walentynowicz jest, było stale obecne. Anna Proletariuszka, takie określenie się pojawiło, członkini Ligi Kobiet i Związku Młodzieży Polskiej, uczestniczka festiwalu bojowników walki o wolność w Berlinie, gdzie prawdopodobnie jak 2 miliony innych uczestników Anna Walentynowicz klaskała też na wspomnienie Józefa Stalina. Drodzy Państwo, cytat z albumu. Anna Lubczyk, jak tysiące jej rówieśników, uległa PRL-owskiej agitacji, indoktrynacji oraz ułudzie awansu społecznego. Koniec cytatu. To nie jest album bez szerszej refleksji o procesie dojrzewania człowieka do jego wielkiej postaci, do tego, co zrobił przełomowego dla ludzkości. Nie uciekacie przed prawdziwą historią. Ten proces jest jasno zaznaczony i w publikacji Anna Solidarność, ale także w tym albumie.
Tak, to prawda. Jeśli spojrzymy na biografię jakichś znanych osób, które dla nas są dzisiaj jakimś wzorem do naśladowania, to zobaczymy, że nie wszystko tam od początku się układa dobrze, a wręcz tych przeciwieństw się nagromadza bardzo dużo. Nic nie idzie dobrze, tak? I rzeczywiście podobnie było w przypadku Anny Lubczyk jeszcze. To było rzeczywiście, no, pierwsze lata jej życia były usłane krzyżami, można powiedzieć. Bo to była i bieda, taka pewnie skrajna bieda, i oczywiście trauma wojny i okupacji. Też trauma tego, że no po prostu była wykorzystywana jako siła fizyczna, tak jako służba, po prostu została oddana przez rodziców do bogatszej rodziny, aby tam służyła tylko za wikty, przysłowiowe wikty i opierunek. I to rzeczywiście była praca czasami ponad siłę drobnej dziewczyny, bo po kilkanaście, po 20 godzin dziennie. No i nic dziwnego, że mając taki start życiowy, Anna Lubczyk jakoś w ten socjalizm uwierzyła, tak? No bo rzeczywiście w tą ułudę awansu społecznego, który socjalizm dawał. Pierwsza praca pani Ani to była praca w zakładach przemysłu tłuszczowego Amanda w Gdańsku, i w jej wspomnieniach jest taki cytat, gdzie ona, no, wręcz z namaszczeniem, tak jakby jest taka dumna, że pracuje jako pakowaczka margaryny, tak? No to pozornie wydaje się śmieszne, ale jeśli zobaczymy, że ona wcześniej jakby miała pozycję służącej, czy wręcz niewolnicy, a tutaj była traktowana jako pracownik, jako robotnik, no to rzeczywiście była to zmiana zasadnicza i nic dziwnego, że to miało swoje konsekwencje właśnie w tym zaangażowaniu, no nie politycznym, ale publicznym. Co prawda z tego szybko dosyć jakby pani Ania się wycofała, czyli jakby szybko się zreflektowała, że za tą ułudę awansu społecznego PRL odbiera coś znacznie więcej, bo odbiera sprawy podstawowe, czyli wolność i godność człowieka. I być może z tego wynika to, że później właśnie o te dwie wartości tak konsekwentnie i dzielnie walczyła. Pierwsza połowa lat 70., jak sama wspominała Anna Walentynowicz, wówczas zajęta była pracą, cmentarzem, na którym odwiedzała zmarłego w 1971 roku męża i odwiedzania w jednostce wojskowej syna Janusza. Tymczasem już w drugiej połowie lat 70. i to musimy jasno podkreślić, jest zaangażowana w awangardę Solidarności, bo tak możemy nazwać wolne związki zawodowe Wybrzeża. Jest to także czas, kiedy jeszcze jest do zaakceptowania Anna Walentynowicz w drugiej połowie lat 70. przez warszawską elitę. Jacek Kuroń w takiej swojej książce, zdaje się, Gwiezdny czas z początku lat 90. taki jeszcze miał odruch sympatii być może nawet do Anny Walentynowicz. Skąd tyle siły w tej kobiecie, która tak naprawdę w pierwszej połowie lat 70. zmaga się z podstawowymi sprawami, i ten cytat pokazujący, jak trudne ma życie, a nagle w drugiej połowie lat 70. jest zaangażowana w rzecz, która wówczas nie rości jeszcze żadnych szans na zmianę porządku w Polsce komunistycznej. No ja szczerze powiem, nie wiem, skąd się brała ta siła Anny Walentynowicz, ale rzeczywiście ona była. Oczywiście to jest tak, że bywały jakieś trudne chwile, i takim momentem na pewno trudnym dla Anny Walentynowicz było pierwsze aresztowanie w tym okresie WZZ-owskim i rozmowa, którą Anna Walentynowicz opisała później w swoich pamiętnikach z Andrzejem Gwiazdą, kiedy przyszła do mieszkania Państwa Gwiazdów i powiedziała, że ona po prostu się boi, że nie da rady. I Andrzej Gwiazda miał jej powiedzieć, że się wszyscy tutaj boimy, jak siedzimy, i że skoro ciebie zamykają i upokarzają, no to znaczy, że się ciebie boją, ale po to my tu wszyscy jesteśmy razem w WZZ-ach, żeby sobie pomagać i razem damy radę. I ona się w jakimś sensie po tej rozmowie utwardziła i zaczęła pisać artykuły, jeszcze bardziej się zaangażować, można powiedzieć, na full. I taka pozostała na zawsze. Była zresztą bardzo osobą pomysłową. Teraz mi się w ostatnich dniach przypomniała historia zupełnie niesamowita, przez którą spadły na Annę Walentynowicz właśnie pierwsze takie poważniejsze represje, czyli dołek, jakieś obraźliwe zachowania funkcjonariuszy, groźba procesu sądowego. Mianowicie, kiedy się zbliżała rocznica grudnia 70 roku, to był chyba 78 rok, to Anna Walentynowicz po prostu po 1 listopada, no to już był gdzieś miesiąc chyba po tym 1 listopadzie 78 roku, zaczęła zbierać wypalone znicze na Srebrzysku
po to, żeby wydobyć z tych wypalonych zniczy jeszcze jakieś resztki materiału, który mógłby posłużyć do tego, żeby zrobić nowe znicze i żeby je ustawić pod stocznią albo na grobach poległych stoczniowców w grudniu 70 roku i zbierała te znicze i później w domu, nie wiem, jakoś podgrzewała chyba, żeby wydłubać tam jak to się nazywa? Wosk. Wosk właśnie i żeby wlać do nowych zniczy ten wosk i jakby postawić te znicze właśnie na grobach poległych stoczniowców. No i wówczas została oskarżona o kradzież zniczy na cmentarzu. Więc no, ta opowieść oczywiście znana głównie z materiałów Służby Bezpieczeństwa. Pamiętam, jak pisałem książkę biograficzną Annie Walentynowicz, ona zrobiła na mnie jakieś gigantyczne wrażenie, że pani Ania miała takie różne niekonwencjonalne trochę pomysły. I zresztą Joanna Duda-Gwiazda opowiadała mi zawsze, że właśnie Ania była w tym sensie osobą niezastąpioną. Wnosiła po prostu tak wiele do tego środowiska, tyle ciekawych obserwacji w ogóle z pracy, że jakby to środowisko WZZ-owskie bardzo dużo czerpało od pani Ani. Bardzo dużo po prostu temu środowisku pani Ania dawała. To też nie jest tak, że Jacek Kuroń cenił tylko w latach 70. Annę Walentynowicz. On ją bardzo długo cenił. Znam książkę osoby, której państwo nie kojarzycie oczywiście z historią Anny Walentynowicz, bo ta książka się nie ukazała drukiem, ale ona jest bardzo ciekawa, nawet chwilami zupełnie fantastyczna. Dostałem ten maszynopis od pani Ani, jak pisałem książkę właśnie o pani Ani, mianowicie Pawła Rabieja. Książka o Annie Walentynowicz, pisana przecież w połowie lat 90. I to jest obszerna praca, kilkusetstronnicowa, która w dużej mierze opiera się na różnych relacjach pamiętnikarskich osób, które na przestrzeni od lat 70., mówię tutaj głównie o środowisku politycznym, antykomunistycznym, po prostu stykały się te osoby z Anną Walentynowicz. I tam są relacje Jacka Kuronia, no przecież wywołane w latach 90. i one są pełne, no można powiedzieć, atencji, uznania dla pani Ani. Oczywiście ta wielka polityka, w której no, Kuroń był pierwszoplanową postacią, spowodowała, że w roku 81 jakby te drogi się rozeszły, ale nie zapominajcie państwo, że kwaterę polityczną Jacek Kuroń tuż po sierpniu 80 roku miał w mieszkaniu Anny Walentynowicz na Grunwaldzkiej. Mieszkał tam po prostu z 2 miesiące. Anna Walentynowicz była jego kucharką, praczką, opiekunką. Tam były przyjmowane różne osoby, dyskusje. Kiedyś mi Jastrun opowiadał, że z czasem już było tak dużo tych ludzi, którzy przyjeżdżali do Jacka właśnie, czyli do mieszkania Anny Walentynowicz w tym czasie, że na dole była jakaś restauracja. Pamiętam, że później to była chińska w moich czasach młodzieńczych. Wtedy był jakiś pewnie bar czy... No właśnie, no to tam były te spotkania, bo się już nie mieścili w mieszkaniu, więc no jak mówię, zresztą to jest też fascynujące w tej całej tragedii, która spotkała Annę Walentynowicz, myślę o 10 kwietnia 2010 roku, że jak wracałem z Poznania właśnie 10 kwietnia rano, i tam się dowiedziałem w pociągu, że ten samolot po prostu się roztrzaskał i już miałem pewność, że skoro wszyscy zginęli, że zginęła też Anna Walentynowicz. Oddałem maszynopis biografii Anny Walentynowicz w Poznaniu właśnie w wydawnictwie Zyski Spółka. To przyjechałem po telefonie do Janusza, czy od Janusza, już nie pamiętam. W każdym razie Janusz zaprosił mnie do mieszkania pani Ani 10 kwietnia 2010 roku i w godzinach wieczornych, pamiętam, przyjechałem. Był Piotr, był Janusz i pamiętam, że Janusz otworzył, czy już była otwarta taka szuflada z różnymi zdjęciami Anny Walentynowicz, różnymi darami od różnych ludzi. Zresztą to zdjęcie, które jest w albumie, jest też zdjęciem okładkowym mojej książki Annie Walentynowicz, Anny uśmiechniętej, znalazłem w tamtym czasie i pomyślałem sobie, pamiętam, co powiedziałem nawet do Janusza, że ja bym chciał, żeby właśnie pani Ania była uśmiechnięta na okładce tej książki, ale wśród tych różnych zdjęć były jakieś takie zdjęcia
zdjęcia dedykacje różnych osób i pamiętam takie zdjęcie Andrzeja Wajdy z jakimiś miłymi słowami dla pani Ani. No rzeczywiście ona była uwielbiana w tym czasie, można powiedzieć lat 80-81, a nawet dłużej bardzo była uwielbiana. No później oczywiście to kryterium niezłomności, znaczy ta niezłomność i kryterium stosunku do Magdalenki Okrągłego Stołu, do komunistów, do sojuszu z komunistami wykluczyło po prostu z automatu jakby Annę Walentynowicz i z tej opowieści o Solidarności, jakby ci ludzie, którzy no, składali jej w jakimś sensie hołdy, no przestali jej składać te hołdy, jakby zaczęli zapominać o niej. Zresztą, żeby było śmiesznie, wiecie państwo, w 90 roku chyba tak, w 90 roku w sierpniu była 10. rocznica sierpnia i były takie oficjalne, państwowe obchody sierpnia i powstania Solidarności w Sopocie w Operze Leśnej. I Gazeta Wyborcza napisała taki bardzo dobry artykuł o tym, jak wygląda świętowanie Solidarności 10 lat po sierpniu i że to jest taka hybrydowa opowieść, w której Anny Walentynowicz po prostu nie ma, Andrzeja Gwiazdy nie ma, nikt nie wyświetla ich zdjęć w tej Operze Leśnej, że jest tylko Wałęsa i tam jeszcze kilka osób właśnie, no, którzy w tamtym czasie byli blisko Lecha Wałęsy, więc no to jak ktoś miał dobre intencje, to dostrzegał to bardzo, bardzo długo. No, szkoda, że to się później tak zmieniło, że w zasadzie no, sam uczestniczyłem w takich uroczystościach, przepraszam, że tyle mówię o tym, ale i w dużych miastach, i w małych miastach burmistrzowie, prezydenci zamykali drzwi przed Anną Walentynowicz. Pamiętam taką konferencję w Głuchołazach, 2008 rok, jesień, listopad, może grudzień, gdzie burmistrz miasta zamknął po prostu drzwi jakiegoś domu kultury i gdzieś wylądowaliśmy, ze względu na panią Anię oczywiście, i żeśmy wylądowali w jakimś takim ośrodku niedogrzanym, ośrodku letniskowym, gdzie ta konferencja taka dwudniowa mogła się odbyć. No ale pani Ania zawsze była tą osobą, która no, wszystkich starała się jakoś optymistycznie nastroić. No, trzeba też powiedzieć, że bardzo dużo od ludzi wymagała. I czasem nawet jak pracowałem tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej, to były z tym kłopoty, bo pani Ania po prostu żądała. Wydawało mi się nawet zbyt dużo ode mnie, żebym, mając mnie, żebyście państwo pamiętali, mając mnie za strasznie umiarkowanego człowieka, który według niej no, ma za małą odwagę, żeby o pewne sprawy walczyć. Czyli zupełnie inaczej, jak przedstawiono mój wizerunek no, publiczny. Zmieniające się, drodzy państwo, sympatie i antypatie to rzecz dla historyków znana, ale jak dzisiaj pomyślimy o takiej nici porozumienia między świętej pamięci Anną Walentynowicz i Jackiem Kuroniem, czy o współpracy w tym samym czasie, w drugiej połowie lat 70. Adama Michnika i Antoniego Macierewicza, czy jakiejś dozie zrozumienia. Tak, ale to cel był wówczas wspólny i chyba on jednoczył. To myślę, że dla rzeczy dla historyków oczywiste, ale dzisiaj też ciężkie do zaakceptowania. Adam Chmielecki jeszcze w tym pytaniu chciał coś dodać. Proszę bardzo. Pozwolę sobie krótko uzupełnić, bo puenta tej historii z woskiem czy z parafiną jest w albumie. Mianowicie SB dokonała rewizji, przeszukania mieszkania pani Ani we